moja rodzina pojechała właśnie na starty, na Armagedon. Damian bierze udział w Armagedonie, startuje. Julia też startuje. Arkadiusz pojechał jako support. No ja niestety zostałam w apartamencie, dlatego że no są obostrzenia. Zaczyna się znowu ten taki stan krytyczny pandemii, więc nie może być za dużo ludzi na takich imprezach. Więc zostałam, ale o 10 umówiłam się z moją menadżerką, Olą, tutaj w Warszawie, więc szykuję się. Jest 7 rano dopiero. Oni już po prostu pojechali po 6. Ja się szykuję i za chwilkę, znaczy nie tak za chwilkę, bo za 3 godzinki mam spotkanie z moją menadżerką. Słuchajcie, tutaj wszędzie po prostu z radiowęzłów jakichś, z głośników. Ciekawa jestem, jak tam na zawodach moim dzieciom poszło. No, czekam na jakieś wieści. Ładnie wygląda. O, Morsana. Nie ma tu trochę. Nie ma. Ale musisz teraz! Nie ma do przejścia. Ale dasz radę. To jest początek, więc Damian na samym początku grupy. Jako drugi. Zobaczcie, jak daje radę. Kłodą. A później już czekają tylko do sieci. A tutaj reszta grupy. Wojskowe, proszę bardzo, co on tutaj wyrabia. Ostatnie metry do mety, jest i Damian skończył, żyje, czyli każdy może, tam jest meta. Super, teraz szeroko wąsko, rozciągamy plecę. Pracujesz i po skosie. To jest Damian, za pierwszym razem. Ale energicznie to robi. Ha! Ha! Dzisiaj mamy po czym spłakać. 2 tygodnie temu we Wrocławiu było... Ja już jestem po spotkaniu z moją menadżerką, a teraz przyszłam razem z moją rodziną do Matcha Tea House, gdzie będziemy zaraz pić pyszną herbatkę matcha. Jest to naprawdę super, będziemy siedzieć na takich matach. Kochanie, proszę Cię, weź powieś mój płaszczyk. Tam jest ten. Jest mój kochany, dzisiaj go nie widziałam pół dnia, ale już teraz będziemy razem. To jest Arkadiuszek mój, skarb. Chodź, kochanie, do mnie. Fajnie tu, no nie? Wziąłeś nam coś? No to pójdziesz i zamówisz, dobrze? Aj, bo ja już tutaj sobie zostanę. Jesteś tutaj w świecie. Tu jest bardzo ładnie, zobacz. Tak. Ślicznie tu jest. Arkadiusz, co ty tam dostałeś do jedzenia? Wiadomo, to co Arkadiusz lubi najbardziej. Kimchi. Kimchi. Czekam na balona, ale nie ma. To co więc Julia musiałem lubi do Warszawy przyjechać. Matcha. Matcha. Przyszliśmy tu, gdzie nie trzeba nosić maseczek. I teraz no. Zobaczcie, onigiri, to jest taki zestaw samolotowy, zapakowany w folię, a można go sobie zjeść, no. Tam jest ryż w środku i krewetka w tempurze. Ja leciałam 10 do Korei złotych. To bardzo dużo jadłam tego w samolocie. Cały czas pani mi przynosiła stewardess. Trzeba lecieć do Korei, nie trzeba lecieć do Korei, żeby zjeść teraz onigiri. Ocenimy. Jak? O, w porządku. Ile od 1 do 10 musisz powiedzieć? Od 1 do 10? 9, żeby nie było, że 10. No, bo jeszcze mogłoby być lepsze, jakby bardziej ostre. Juleńko matcha? Teraz ciekawostka. Będziemy się kręcić w Mao. Chodziło, że się będziemy kręcić.
Zobaczcie, to teraz się będzie działo. I się kręcimy, czyli jemy. Każdy może jeść po trochu. Czyli tak po chińsku bardziej. Dla każdego coś dobrego. Smacznego. To poczekaj, no to wyglądam już po jedzonku. Patrzcie, ale pycha. Puste talerze. Julia jeszcze dopycha. Pycha! Nie dopycha. Chyba się delektuje. No właśnie, Julia je bardzo kulturalnie, a my powoli, nie? A my zasuwamy, bo już zaraz biegniemy do kolejnej. Kolejnej. Jesteśmy teraz na deserku. Trzy ciasteczka, wiadomo, bo oszczędzamy. Ale zdrowe. I zdjęcie na Instagram, bo trzeba dokumentować wszystko w social mediach, żeby później dzięki temu zarabiać pieniądze. O. I trzy ciasteczka, tak jak mówiłem, i piękna Izabela na tle zielonego. No i teraz ciekawostka. Nie wiem, czy to będzie widać, bo będzie widać. To jest paskowe. Trzy ciasta, cztery talerzyki i prawie kończymy, ale naprawdę smak był super, więc lecimy dalej. No i proszę, proszę, jak zwykle, nie wiem, czy znacie, będzie mandat za nienoszenie maseczek. Tak, tam jest Pałac Kultury. Ale to jest nieważne. Zobaczcie, co to jest z tyłu. Za nami powstaje najwyższy budynek w Polsce, tam na samej górze, i podobno prześcignie nas Sky Tower, będzie wyższym budynkiem mieszkalnym. Nie wiedziałam. No. Więc trzeba tam kupić apartament, ale najpierw trzeba zarobić pieniądze, dużo pieniędzy. Nie wiem, czy wiecie, ale Julka jest uzależniona od książek i po prostu pochłania. Ale kupujemy tylko w promocji 25 zniżki, dlatego że jak kupimy tak jakby 4, to wtedy płacimy za 3. No, proszę bardzo, moje dzieci bardzo ekonomiczne są. Dobra, jeszcze na wszystko mam. No i proszę, proszę, zwariowaliśmy, byliśmy w hali koszyki i zamiast tutaj usiąść, to nakupowaliśmy sobie różnych rzeczy. A na 100 tysięcy subskrypcji wejdziemy do jakiejś restauracji z własnym jedzeniem i poprosimy o szczupce. Dlatego zostawcie przycisk subskrypcji na dole. Czekajcie, bo tutaj się będzie jeszcze wiele działo. Prawda, Izabela? Oj, tak, tak, tak. No co, ty w maseczce chodzisz? Co, dzisiaj trzeba chodzić, teraz tak? Teraz trzeba, są restrykcje, a ja przestrzegam. Tak, przestrzegasz. Ja przestrzegam. Ale fajnie. Bardzo dotarliśmy na grochów. I co? Jemy oliwki. Jemy pyszną kolację i oglądamy premierę nowego klipu Doriksa, w którym zagraliśmy całą rodziną. I który nakręcaliśmy. I dzisiaj była właśnie premiera. Troszkę się spóźniliśmy na premierę, ale będziemy pewnie oglądać kilkanaście razy, żeby zobaczyć, jak wyglądamy. I Dorian jest w Warszawie. I w opisie wam wklejam tutaj link, żebyście mogli wejść bezpośrednio na chwilkę. I nas zobaczyć! Na razie nas nie ma. Na razie śpiewa nasz kuzyn. O, Sky Tower, zobacz. Jest i Dorian. Podbija świat. O, zimmy! Woo! Brawo! No i to by było na tyle. Także. Dobranoc! Dobranoc, jutro też jest dzień. Do zobaczenia.